Marcin Masny kłania się Państwu. 8 grudnia dla jednych to dzień krawatowy, dla innych niekrawatowy, ale ważne, że dzień wspólny, kiedy możemy podzielić się, to znaczy na razie ja z Państwem, potem Państwo ze mną w komentarzach i w mailach, podzielić się najnowszymi wiadomościami z kraju, ze świata i z życia. Dzisiaj trochę będzie groteski, tak jak na miniaturze. To trochę groteskowe, ale znamy to z Rosji. Znamy to z Rosji, że tam giną różne rzeczy. Na Ukrainie też giną. W Mongolii giną. I o tym będzie dzisiaj. Także o Polsce. A więc zaczynamy od takich trochę poważniejszych wiadomości. A, jeszcze taka informacja, że nadaję również na Twitterze. Nadaję na Twitterze, tam ostatnio mniej, bo mi schodzi kawałek dnia na codzienne pogadanki w internecie gadane. Już na pisanie nie mam czasu, ale coś tam czasem się znajdzie. No to po kolei. Ataki ukraińskich dronów na rosyjskie bazy lotnicze brzemienne są napięciem między Kijowem i Waszyngtonem. Jak pisze, bo to cytowałem, amerykański historyk i obserwator, komentator na Bloombergu, Paul Brands. Przez cały konflikt, nazywany już nawet wojną, mer Moskwy Sobianin po długim okresie upartego nazywania tej wojny operacją powiedział, no przestajemy się wygłupiać, to jest wojna. Ale chcę przypomnieć, że ambasador rosyjski obrzucony tam jakąś czerwoną substancją na cmentarzu sowieckich żołnierzy przy Żwirgi i Wigury w Warszawie wiosną, też użył słowa wojna. Polscy dziennikarze go zaczepili, że jak to wojna, przecież to jest specjalna operacja. No, tak, no, tak. A więc jak widzimy, nawet ambasador na wiosnę był uprzywilejowany i, no i nie poleciał z posady zamówienia o wojnie. No, a w każdym razie to jest wojna i to już Rosjanie wiedzą, mówią. A więc w czasie tej wojny Zieleński, to mówi Hall Brands w Bloombergu, Zieleński przekracza zakres cierpliwości Bidena, bo Stany Zjednoczone ze wszystkich sił starają się unikać pełnoskalowej wojny z Rosją i dla Ameryki taki rozwój sytuacji byłby katastrofą, a dla Ukrainy byłby zbawieniem. Nie podzielam opinii, że to byłoby zbawienie dla Ukrainy, wręcz przeciwnie, ale w związku z tym, że zarówno Ameryka stara się unikać wojny z Rosją, jak i Rosja stara się unikać wojny z NATO, mam taką opinię trochę, może z innej beczki, ale wbrew pozorom nie, na temat centralnego portu komunikacyjnego. Już o tym mówiłem, będę to powtarzał. Wojny rosyjsko-natowskiej nie będzie. Mówiłem ostatnio, że tam globaliści, banksterzy, wczoraj to mówiłem, czytałem w zasadzie, banksterzy będą zmuszali rządy do cięcia wydatków. Więc wydanie kilkudziesięciu miliardów złotych, czy tam 10 czy 20 miliardów dolarów, nie wiadomo ile to może kosztować, na wszechświatowy hub komunikacyjny ze szprychami kolejowymi w całej Polsce i innymi inwestycjami, wydaje się jednak nonsensem, bo skoro to ma być cywilne lotnisko o dodatkowym sensie wojskowym, no to ani sensu wojskowego nie będzie miało na wschodniej flance NATO, skoro Rosja nie jest naszym wrogiem tak naprawdę, a w każdym razie nie planujemy wojny, ani ona nie planuje wojny z nami, ani nie będzie sensu na cywilnego lotniska w wielkim kryzysie, kiedy ludzie będą mało latać, po pierwsze, a po drugie, kiedy nie będzie pieniędzy na budowę, bo żeby latać, trzeba najpierw wydać pieniądze na budowę. To była dygresja, wracam do spraw wojennych. Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Ryabkow udzielił wywiadu, w którym coś ujawnił, chociaż tak nie do końca wprost. Zabiega mianowicie o jakieś rozmowy z USA. Tłumaczy, że jest to na razie tylko pauza w rozmowach, że nie zerwali. I tłumaczę, że nie wolno zrywać, zamykać kanałów dyplomatycznych. Tak jakby to wszystko tak brzmi, jakby rząd Bidena straszył Rosjan,
że nie będą już rozmawiali. No bo Rosjanie, pewnie rząd amerykański straszy po cichu, a Rosjanie głośno, żeby świat słyszał, jako te gołąbki pokoju chcą zademonstrować wolę rozmów. Zresztą myślę, że po obu stronach ta wola rozmów jest cały czas, tylko jedni straszą, a drudzy nie. Teraz to się o mińskich zagłaszeniach, tak? Czyli o tych porozumieniach mińskich z 2014 roku. Kto pamięta, ten pamięta, już nie będę opowiadał, to było to w okolicach, no tak, no bo wtedy, kiedy się zaczęły walki na wschodzie Ukrainy, porozumienia mińskie były łamane, prawdopodobnie tak naprawdę przez obie strony, obie się oskarżały o to. No i teraz po co one były, to tłumaczy była kanclerka Niemiec Angela Merkel w wywiadzie dla Die Zeit, czyli dla koncernu KKR, proszę, a nie, Die Zeit nie, bzdura, Die Welt jest w koncernie KKR. Angela Merkel dużo ostatnio opowiada takich prawdziwych rzeczy. W ogóle byli politycy na emeryturze, dużo mówią. Nie mówią zdecydowanie wszystkiego, co wiedzą, ale mówią dużo więcej niż w okresie swojej czynnej działalności, więc słuchajmy takich różnych Kissingerów, Merklowych i tak dalej. To są cenne informacje, które od nich płyną. Powiedziała mianowicie, że Ukraina, że podpisano porozumienia mińskie to 8 lat temu po to, żeby Ukraina uzyskała drogocenny czas i mogła się wzmocnić. Czyli była to gra na zwłokę z myślą o przyszłej wojnie. I to zresztą chyba wszyscy rozsądni ludzie wiedzą, politolodzy, dyplomaci, właśnie tacy byli różni, mówią to od dawna, ta wojna miała być. Tylko było pytanie, kto pierwszy zacznie. Tak jak było pytanie w 1939, czy Hitler zacznie, czy Stalin zacznie, przepraszam, od 1939 roku. Przez półtora roku nie było wiadomo, kto zacznie i tak się podchodzili, w końcu zaczął Hitler i w sumie można powiedzieć na chwilę to się okazało dla niego korzystne, na dłużej się okazało wszystko razem niekorzystne dla nikogo, bo tak to już z wojnami jest, że są niekorzystne, ale o tym, o braku korzyści z wojen to pozwolę sobie w następnej pogadance, ale to za chwilę zapowiem. Kolejne doniesienia. Propaganda, ta, którą słyszymy z przekaziorów, nie wiem, czy to słowo jeszcze jest używane w Polsce, ja je pamiętam z młodości, z przekaziorów wiemy, że Rosja zabiega ponoć o pauzę strategiczną, żeby się przygotować na wiosnę i potem już odbudować tę armię i uderzyć. Tak, fest. No, ale okazuje się, że tak. Cytuję teraz Siergieja Czerwatego. Cytuję, to taki rosyjski, zaraz, nie rosyjski, tylko ukraiński, zaraz będzie o tym. Rosjanie przygotowują kontrofensywę na kierunku ługańskim, ale siły obrony Ukrainy wiedzą o tym i aktywnie przeciwdziałają. Zawiadomił przedstawiciel wschodniego zgrupowania wojsk Sił Zbrojnych Ukrainy, Siergiej Czerwatej, w efirie telemarafona. W takim studiu, takim, co się ciągnie i ciągnie i ciągnie, to jest chyba telemarafon właśnie. Mniej więcej, ja nie oglądam telewizji, więc nie wiem, jak to wygląda naprawdę. Taka rodzaj takiej telewizji informacyjnej ze studia chyba. Ale uwaga, z drugiej strony, czyli ze strony ukraińskiej, czyli Rosjanie, zdaniem Ukraińców, Rosjanie planują kontrofensywę, a z kolei Ukraińcy wiemy, i to wiemy od dawna, że ofis prezydenta, czyli ta kancelaria Zieleńskiego, pogania generała Załużnego, głównodowodzącego ukraińskiego, żeby dalej robił swoją kontrofensywę. Bo tak, ta kontrofensywa jest bardzo słaba, mają wzmocnić, żeby
przełamać negatywne podejście do Ukrainy, które narasta na Zachodzie. O tym od tygodni, czy może już nawet miesięcy się tam mówi na tej Ukrainie. I ciągle Załużny, który jest wojskowym, a nie politykiem i który bardziej niż politycy na przykład, czy ma mniejszą ochotę szafować życiem swoich żołnierzy i cywilów też, mniejszą ma ochotę marnować zasoby wojska, to Załużny najwyraźniej nie ma na to ochoty. No ale ponieważ mamy podział taki, że już nie ma Napoleonów i tam Hitlerów, nie wiem czy Hitler to tak nie do końca może, ale Napoleon był jednocześnie dowódcą i politykiem i wszystkim, więc takich już nie ma i teraz polityka jest osobno, a wojsko jest osobno, może to nawet całkiem nieźle. I, no tak, czyli tak, następna informacja, jeszcze taka nie bardzo groteskowa. Ataki dronów ukraińskich na bazy rosyjskie. A nie, to już było, dobra. To teraz będą takie groteskowe historyjki. Otóż Politico i Time wyróżniły Zieleńskiego w ostatnich dniach. Politico to jest nie pierwsze, lepsze medium. Politico uznało Zieleńskiego najbardziej wpływowym Europejczykiem. To jest bardzo sprytnie pomyślane. Najbardziej wpływowy. Nie najpiękniejszy, nie najlepszy, nie najbardziej wpływowy. I zwraca uwagę, że w tym opisie Politico no jest raczej postacią no, w takim naszym, tym, tej religii demokratycznej, to taką mało sympatyczną. No, czytamy, każe Europie czynić to, czego on chce. No, to znaczy, że wpływowy rzeczywiście. Zieliński osiągnął to, że, tu cytuję, wszystkie wewnętrzne problemy Ukrainy, powszechna korupcja, słaba gospodarka, kontrowersje społeczne między ukraińskojęzycznymi i ruskojęzycznymi, to wszystko jest ignorowane, czyli jest wpływowy, bo cały ten syf ukraiński po prostu dzięki niemu jest ignorowany. Nikt na to nie zwraca uwagi. No, to bardziej przypomina oskarżenie o despocję. No, to nie jest uznanie, tylko raczej Zieleński, ty jesteś tyran. No ale to dobry tyran, bo nasz tyran. Uwaga, Politico, nigdy nie wolno tego przestać powtarzać. Politico razem z Onetem, razem z Faktem u nas i tak dalej należy do ulubionego mojego koncernu KKR, KKA, panów obecnie Krawisa i Robertsa, starszych panów, naszych rodaków kresowych, który to koncern inwestuje obecnie w firmy różnych rodzajów, ale tak, po pierwsze nieobciążone. To jest bardzo istotna, teraz będzie dygresja, ale istotna, bo oni inwestują zawzięcie w firmy nieobciążone aktywami, także w media, bo media nie mają drogich aktywów, których się nie da sprzedać. Oni wiedzą, tam ci panowie Kravis i Roberts, że firma, która ma nie wiem, nieruchomości, akcje w sejfie, jakieś tam obligacje i tak dalej, to ta firma będzie coraz mniej warta, no bo te jej aktywa są coraz mniej warte, bo już nie będzie odbicia, bo ceny już zasadniczo tych bezwartościowych aktywów nie wzrosną, albo przewartościowanych aktywów, bo nieruchomości nie są bezwartościowe, ale są przewartościowane, są spekulacyjnie, w bańce spekulacyjnej uzyskały zbyt wysoką cenę i ta cena będzie spadała. Więc inwestują właśnie w takie firmy, w tym w media, no a media po pierwsze nie mają tych aktywów toksycznych, które będą taniały do końca świata, czy do końca systemu tak naprawdę, a poza tym media dają władzę, więc warto mieć media. No ja mam tutaj swoje medium, mam nadzieję, że to troszeczkę jest nasze wspólne medium, a przecież każdy z Państwa też może mieć swoje medium, nawet na YouTubie, jeżeli tego nie zmonetyzuje, bo mu zabiorą, ale o tym na końcu. Dalej z grotesek, biuro prezydenta Zieleńskiego
wydało 50 milionów dolarów na lobbystów w Stanach Zjednoczonych do tej pory przez rok 2022, a ci pomogli Ukrainie zdobyć broń i dodatkowe finansowanie, które nie było planowane. Czyli władza w Kijowie dostała grube miliardy, dziesiątki, z czego grube dostali, a cienkie miliardy sobie potrącili, gdzieś tam podłożyli do materaca. No i są generalnie na plusie, bo wydali 50 milionów, zresztą nie swoich. Służba Bezpieki Ukrainy, kontynuuje gromadzenie funduszu ludzi na wymianę, no bo są kolejne wymiany jeńców i trzeba mieć swoich, żeby ruskich szpionów złapać u siebie, żeby ich wymienić na swoich od Rosjan. Ale trzeba ich łapać, bo ich tam bardzo nie ma. A jak są, ci prawdziwi tam się niespecjalnie dają złapać. Więc łapie się różnych. Ostatnio złapali ochroniarza, chyba gdzieś w jeszcze nie zajętej przez Rosjan części obwodu donieckiego, już nie pamiętam. No i ponieważ doszło do pewnego marazmu, nie ma już po stronie ukraińskiej kogo, już nie ma tych szpiolów, więc po złapaniu ochroniarza trzeba się spodziewać, że będą łapali nauczycieli, lekarzy, może strażaków na pewno, tak? No, będą ich wydawali Rosji, żeby w Rosji tamci jako szpiedzy rosyjscy potem mieli lepsze życie. Sądy nie mogą pracować bez prądu, zadeklarował prezes Sądu Najwyższego Ukrainy Wsewolod Kniaziew. A ciekawe, że u nas w Polsce mają prąd i też nie pracują. A czy Państwo może wiedzą, bo ja nie wiem, co na Ukrainie przed lutym działało lepiej niż w Polsce? Bo tam mówi się, czy chwalą się Ukraińcy tutaj, ci co przyjeżdżali na wiosnę i rozmawiałem, że tam służba zdrowia tam działała lepiej, że krócej się czekało w kolejkach do lekarzy. Ale może Państwo wiedzą, co jeszcze działało, a może nadal działa lepiej niż w Polsce, gdzie nie ma wojny i państwo ma jakiś tam budżet itd. itd. Może coś lepiej działało i działa na Ukrainie. W Mongolii, uwaga, w Mongolii pod presją demonstracji podejrzani o kradzież węgla już siedzą w aresztach. Okradzisz tego węgla za tam jakieś miliardy dolarów, węgla, który szedł do Chin. No u nas podejrzani o kradzież węgla i w ogóle o kradzież nie siedzą, może dlatego, że nie ma demonstracji, ale tam w Mongolii, no jeżeli rozruchy, te demonstracje były pod pretekstem walki z kradzieżą węgla i korupcją, jeżeli były wywołane z zewnątrz, no to wywiad USA lub dowolny inny musi sobie znaleźć inny pretekst i jeżeli znajdzie inny pretekst, to będą kolejne zamieszki, bo jak mają być, to muszą być. I ciekawe, czekajmy, czy w Mongolii pojawi się nowy pretekst do jakichś zamieszek, to znaczy, że jednak komuś, ten skądinąd nieprawdopodobnie skorumpowany układ władzy, rząd, no to jest taki establishment, który tam okrada ten kraj, no znaczy, że komuś zawadza, tak? Zobaczymy komu, może też. Dalej z grotesek. W Kijowie przepustki dla samochodów na jazdę po godzinie policyjnej kupić możemy za 50 do 500 dolarów. To zależy od tego, kto załatwia. No i dzięki wysokiej, bo to jednak jest wysoka cena, nawet w Kijowie, gdzie są bogaci ludzie, czy bogatsi niż gdzie indziej, ta cena jednak sprawia, że mimo wszystko w czasie godziny policyjnej nie ma tłoku na ulicach. I to dobre i to, tak. No a teraz już zmierzamy do tytułowego. Ach, jeszcze z Ukrainy, no właśnie. Michał Podolak mówi, wybitny przedstawiciel administracji prezydenckiej ukraińskiej, mówi, że wojna skończy się dopiero po demilitaryzacji rosyjskiego pogranicza. Znaczy, to jest bardzo ambitny cel oczywiście, zważywszy, że wiemy od sekretarza stanu, mówiłem o tym wczoraj,
Wiemy, że Ameryka deklaruje, że Ukraińcy z jej pomocą mogą odzyskać tylko tyle, co stracili od lutego. No, a tutaj widać Podolak chce odzyskiwać jeszcze całość i demilitaryzować kawałek Rosji. No ale to i tak jest dobrze, bo trzeba pamiętać, że ambitni politycy w Kijowie mieli ochotę podbijać Moskwę, więc jesteśmy i tak. Widzimy złagodzenie narracji, zwycięskiej narracji, triumfalnej narracji Kijowa. No a teraz już o Rosji właśnie. Uwaga, z bazy lotniczej w Diagilewie znikło kilkanaście bombowców. Po prostu za Putina wódka zdrożała. Znałem ceny wódki w Rosji, jak byłem tam raz w życiu 4 lata temu, to byłem zdumiony, jaka jest droga, że była prawie 2 razy tańsza niż u nas, ale i tak była dużo droższa niż ja tam jeszcze pamiętałem z opowieści z przemytu i tak dalej, kiedy kosztowała flaszka 5 zł, a jak ja byłem 4 lata temu, już kosztowała 11 zł. A teraz strach pomyśleć, no a skoro wódka droga, ludzie pieniędzy nie mają, no to wódkę się kupuje pewnie za samoloty, no nie wiem. W każdym razie 30 lat temu po zniesieniu prohibicji gorbaczowskiej wódka była w ogóle tania jak woda, taka lepsza woda oczywiście, ale samoloty też ginęły, bo to jest po prostu Rosja i na to pewnie trochę Ukraińcy liczą, chociaż niestety u nich z tą korupcją, złodziejstwem wcale nie jest dużo lepiej. Taka okolica świata. Następny odcinek będzie nietypowy, tak planuję. Może, znaczy jeszcze nie wiem, ale spróbuję przeczytać coś z prośbą o Państwa uwagi. To będzie wstęp do historii świata dla 10-nastolatków. Napisałem coś takiego, bo chcę powolutku napisać tę historię świata w takim trochę nietypowym układzie, ale po wstępie Państwo się domyślą, w jakim dziwnym układzie właśnie. No i będę prosił o uwagi. Mam nadzieję, że ktoś zacznie tego słuchać niektórzy z tych ktośów jeszcze doczekają do końca, dosłuchają do końca i coś skomentują, ale to oczywiście nie dziś. No i na koniec no będzie coś w opisie, a w odniesieniu do tego, co będzie w opisie, mam taką uwagę, że 2 lata temu nie przyjąłem reklam od YouTube'a, bo się nie chciałem uzależniać od tych reklam, czyli od pieniędzy, które oni wypłacają za wtrącane przez siebie reklamy. I miałem rację. Bo na przykład Tomasz Zomer, który ma swój już 12. kanał, no uzależnił się, czy chciał się uzależnić i walczy już właśnie z 12. kanałem, który mu też pewnie zdemonetyzują. Widzów ma coraz mniej, bo tak to działa. Więc ja nie chciałem. Ja się uzależniłem od widzów i wolę być zależny od widzów. Jeżeli ktoś z Państwa zechce wspomóc moją kawę zbożową z guzikami i cynamonem, której tutaj nie demonstrowałem, bo przeszkadzałaby jednak w gadaniu, ale guziki, cynamon i miód i kawa zbożowa jest po prostu nic innego mogę nie pić. No, ewentualnie jeszcze kakao, na które też zbieram. No i to tyle na dziś. Proszę Państwa zatem o kciuki w górę, subskrypcje koniecznie dla mojego zdrowia psychicznego, komentarze, wiadomości nowe, maile na adres, który jest w opisie też i do zobaczenia na spotkaniu z historią.